Okruchy życia Claude'a Sauteta to na pozór banalna historia miłosnego trójkąta. 40-letni Pierre balansuje od jakiegoś czasu pomiędzy żoną a kochanką. Nie ma w sobie dość odwagi, a może zdecydowanej woli, aby dokonać jakiegoś wyboru. Zdaje się na to, co przyniesie mu los. Ten zaś, zamiast happy endu, serwuje mu przykrą niespodziankę. Wypadek samochodowy, jakiemu ulega w drodze, stawia go w sytuacji, kiedy ociera się o sprawy ostateczne. Z tej perspektywy musi teraz spojrzeć na swoje życie i wziąć w końcu za nie odpowiedzialność. Claude Sauté ucieka od konwencji trywialnego melodramatu, łamiąc zasady gatunku. Rezygnuje z linearnej narracji na rzecz pozbawienia ciągłości opowiadania, porozrzucania go w szereg niezwiązanych ze sobą puzzli, które dopiero widz musi sam sobie złożyć w trakcie projekcji. Historię Pierre'a poznajemy nie wprost, ale w serii retrospekcji związanych z wypadkiem samochodowym, pokazanym tutaj w mistrzowskiej sekwencji montażowej. Sceny ukazujące stan świadomości bohatera na pograniczu życia i śmierci stały się odtąd modelową konstrukcją dla wielu późniejszych filmów o podobnej tematyce. Okruchy dnia uchodzą do dzisiaj za jeden z najlepszych dramatów psychologicznych w historii francuskiego kina i od momentu swojej premiery na festiwalu w Cannes wprowadziły Sauteta do grona najbardziej cenionych reżyserów francuskiej kinematografii. Zapraszam do obejrzenia filmu.